Rozpocznij stream. Rozpocznij stream. Trzeba zobaczyć, czy wszystko działa. No już idzie, tak. Działa ten drugi pad? Siemanko, wariaty. Siemano. A, to poczekaj, ty masz tego. Zalogowałeś się. Kurwa, zabrałeś mi czerwonego. Patrz, przyłączył się. Jak przyłączyłem, jak dałeś mi go. Właściciela. Jak wyłącz... A, poczekaj, może ustawię, ale to w sumie nie teraz. Zrobimy to później. Co jest? Weryfikacja logowania. Co jest? Udało się? Muszę przełączyć profile. W sensie ja? No, R3. Siemano. Mamy pierwsze osoby na tak zwanym live'ie. Gdzie ten czat? A to jest top czat. Tu się zaraz chyba wyświetli. A, w sezony gramy, tak? Tak. Dobra, co ja mam zrobić? Muszę tu wejść w konfigurację. No, R3, o, no ale co, ty też musisz być aktywny, jak przez Nata mamy grać. No to... co to jest? Przesłanie potencjalne nieodpowiednie wiadomości do sprawdzenia? Nie. Siemano, wariaty. Witamy z powrotem. Kogo my tu mamy? To jest mój przyjaciel od dzieciństwa i dzisiaj będziemy czyścić kasztanów we dwójkę. Tak. Dobra. Udało się? Zagramy teraz dwóch na jednego. Znowu w sezony. Co tu się stało? Ty możesz coś zrobić? Co tu się stało? Ja się w ogóle zalogowałem? No jesteś. Czekaj. Patrz, to ja jestem ten główny. Poczekaj, bo coś tu się kurwa. O. No nie mogę. Ojejku, już się zaczynają problemy. Same problemy na początku transmisji. Elo. Mogę pokazać częściej część mojej piosenki? Takiej opcji tu nie mamy ustawionej. Ale zaraz chyba, ci to wpłacisz. Zaraz złot? Ci to podłączymy. Kurwa, no co jest z tym dziadostwem? Co, nie trzeba jeszcze raz coś? Chyba od początku trzeba to zrobić. Ruchom ponownie szybko playaka. Krzyk ma samym... teraz chwilę, żeby posprawdzać, co piszecie, bo dokładnie. Zauważyłem, że miał to ostatnio gdzieś. Nie ma czasu, żeby tu zerknąć. Wyłączyłem czy uruchomiłem ponownie, czy ty nie klikaj, ja to zrobię, człowieku. Dobra, jedziemy z tym jeszcze raz w takim razie. To po co ty całą FIFA wyłączyłeś, ten playaka? No bo coś był jakiś błąd. Mogłeś samą FIFA wyłączyć. Jakiś błąd się tam pojawił. No i dobra. Wszystko już powinno działać jak należy. Rób później te live'y, bo teraz to ja się uczę. A, no to widzisz. To patrz, to chuj, to włączałem. No. Co tam krzyjeś? Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Jakie emocje po meczu Legii? Legia dopiero właśnie zaczyna za pół godziny. I będziemy sobie gdzieś tutaj w tle to oglądać. Ale najpierw rozegramy tutaj nasze spotkanie. U nas wszystko w porządku, graliśmy dzisiaj, w sensie ja grałem. Koleżka tutaj, Jorki, a faktycznie, czekaj, jest ile to oglądający? 70, no przy wczorajszych 2000 może być ciężko. Nadrobimy. Tak, wczoraj też tak niewinnie się rozkręcaliście. U nas wszystko git, Krzysiek, dzisiaj byliśmy gąsior, na meczu KTS-u, weszło, ja tam chwileczkę pograłem nawet. Nie udało się zdobyć bramki, ale... Było blisko. Tak, ale było blisko. Na następnym spotkaniu... Sprawdzałeś licznik subów? Ej, no właśnie. Zmienialiśmy ten dźwięk subów, czy nie? Zmieniliśmy go na trochę cichszy. Tak, bo tego się wczoraj nie dało przesłuchać. Licznik subów dojebało tam, nie wiem, czekajcie, już wam mówię, ile tam, bo mam to pod ręką. Gdzie to jest? Licznik subskrypcji. 123 tysiące osób wczoraj mnie... nie, to niemożliwe. Co ja tutaj gadam? Nie, taki przykład.
A. Ja mam tu 70 tysięcy, mam od 10 lat i nagle wczoraj 123 tysiące. To gdzie to może być? A, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest domyślne, jakieś połączone. Gdzieś tu musi być lista subskrypcji. O, może to... Nie, bo to mi jakieś przykładowe rzeczy pokazuje, ale tych subskrypcji wczoraj doszło około 1000, bo pamiętam, że miałem 75,5, a dzisiaj już było 76,5. Dobra, powoli. Już się zalogowałeś u siebie? Masz pada. Teraz kliknij i się zaloguj. Myślałem, że coś jest, tak? Jest? No i kurwa. Sezony, ciało. Sezony, kurde, trzeba podratować ten twój bilans. Jedziemy z tym. Dramat. Siódma liga. Wczoraj już pierwszy mecz wygraliśmy w siódmej lidze, więc jedziemy z tym na pełnej. Bo nie widać licznika subskrypcji. Licznika subskrypcji w ogóle chyba... Nie, w sensie mogliśmy to ustawić, ale już uznałem, że może być tutaj za dużo zamieszania. Ale jakby tu było gdzieś w lewym dolnym rogu, to faktycznie chyba by to nie przeszkadzało. Jest licznik donate'ów, kochani, więc wpłacajcie, tak. Wpłacajcie. Ustawiliśmy tutaj bariery. Od złotówki do 5 złotych jest... właśnie, ktoś by mógł przykładowo wpłacić nawet złotówkę. Dzieją się różne rzeczy. Czekaj, powoli. Trójkątem dodaj gościa. To ja muszę. Chyba. No i jedziemy z tym, ta. Wpłaćcie niechcący donate'a, tu w opisie macie link, jakiegoś złotóweczkę czy coś, żeby tylko zobaczyć, że czy to wszystko działa. Żeby tam przekraczać jakieś granice, trzeba chyba z tym podatkiem czy coś. Aha, czyli musicie wpłacić złoty 50, żeby się pojawiło coś. Są górne granice, jest złotówka, 5 złotych, 10 złotych i później dwie dychy. Co tak ciemno jest? Czym się no robi? Właśnie, strasznie jest ciemno. Czy to się rozjaśnia? Rozjaśnia się, no. Pa, co to się kurwa. Staje się dzień. Noc, staje się jasność, ale wczoraj dodam, nie było tak zaraz, ciężko. Zaraz będzie tak jasno, że się nie będzie. Kurwa, uderzył jak ja dzisiaj na meczu, prawie strzelał. Teraz chyba uderzył jak na meczu. Takich strzałów nie było. Drugi strzał. Dobra, jedziemy z tym. Niech ktoś płaci dla przykładu 1000 zł. Tak, to tak dobry przykład. Dobry przykład. Tego nikt chyba nie wie. Czekajcie, musimy chyba przyciszyć szpaka u nas. Nie wiem, czy w grze jest dobrze. Poczekajcie. Nie, rozpoczynaj jeszcze. Muszę szybko to. Dobra, w grze powinno być chyba git. Więc jedziemy z tym. We dwóch będzie trochę ciężej. A jest to, kurwa. Manchester City zmierzy się z FC Barcelona. Jadę. Jedni i drudzy wyszli bardzo zmotywowani. To będzie ciekawe spotkanie, Darku. Czuję to. Spokojnie. Kilku graczy również poszło za tą akcją. Kurwa, podaj. Co ty tam? Wszystko ci się połączało. Dobra, daj start i wyjebią w aut i ustaw to. Dziś w takim oto składzie. Ustaw to szybko. Jakieś tam ustawienia. Sterowanie. R2. A, no i właśnie. No i właśnie tak to wygląda, moi drodzy. Dzisiaj już delikatnie, koło 100 osób, no ale wczoraj też się tak to wszystko rozkręcało. Kurwa, doszliśmy do 2000 niechcący. Ale czy jest niewygodna pora o tej Krzychu, jak... Czekaj, kurwa, bo zaczną z tego auto. Dobra, jedziemy. Kevin De Bruyne oraz Rodrigo Hernandez zagrają w środku. De Bruyne wczoraj miał dobry dzień. Zobaczymy zaś Sergio Aguero. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. A przeciwnik jest jeden. Zobaczmy, więc ma teoretycznie trochę łatwiej. Ale się z takimi problemami się mierzyliśmy. Dobra piłka. Ej! Sterling! Nie dobiegnie do tego niestety. Anglik. Spróbuj tam. De Jong oraz Sergio Busquets wystąpią w pola. A w pierwszej linii wystąpi osamotniony napastnik. Griezmann. Nieprzemyślane to podanie prosto do rywala. Jest brukarzem. Za bezcen. Trzeba. Klepeczka. Stones. I ciach, tak jest. Jadę. Dziś wśród wielu talentowanych piłkarzy będziemy mogli podziwiać, jak Kevin De Bruyne gra przeciwko Lionelowi Messiemu. Czego można oczekiwać po ich występie? Na czele ofensywy, ale przeciw siebie zespołu znajdują się prawdziwi snajperzy, potrafiący wykończyć przeszło, to jest 1-0 dla Manchesteru City. Niestety nie tym razem i Griezmann, który nie może się do końca odnaleźć. Jordi Alba. Dobra pozycja, Katalonii. Do oddania strzału. Sorry. Jak ty.
The Citizens stają dzisiaj przed trudnym zadaniem. Rywal jest nie byle jaki. Gdybym miał typować wynik, to postawiłbym na remis. Obywatele no właśnie to jest to, że ciężej się gra we dwóch. Chłop gra sam. Manchester City przejmuje piłkę. Zaraz nam padnie tak zwany komputer i nic z tego nie będzie. Dobra, jedziemy z tym. Kevin De Bruyne do linii, tak, ależ go tutaj nawinął. Kurwa, na podanie na ich sieci dałem. Dobre podanie. Właśnie, teraz. Tak. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Piła. Tak, pa, co się dzieje? Jestem. Dobrze, teraz tu... odczytał intencję, kurwa. Przejął piłkę. Aj, tu krył go. Co to był, strzał czy podanie tego typa? Spokojnie. Złe zagranie i bardzo. Jest De Bruyne. Daj tu Sané. Ależ oni się rozumieją, to jest niesamowite. Uderz pierwszą piłę. Tak, kurwa. Dobre te strzały są. Bigi, co ty tam wyprawiasz? Bigi już tu. Bigi już tu nie jeszcze. Chodź, na krótko, no. Albo nie. Centruje z rogu, ale znakomicie teraz wywiązkował to dośrodkowanie. Nie zdołał utrzymać piłki w boisku naciskany przez rywala. Call of Duty, na razie musimy chyba poczekać, bo... Bo. Kurwa, graj go. Jest. Aj. Bo ten tryb po prostu gry nie jest interesujący w ogóle. Nie uważam, żeby to się przyjemnie oglądało. Choć Sterling, tak. Jeszcze. Sprawki nie wejdzie. Siema. Następni ludzie wkraczają na pokład. Kevin De Bruyne. Będą dymy, jak to mówi Michał Pol. I piła. Jedź, kurwa, nie temu, przecież no nie. Mogą ich teraz skontrować. Nie no, gramy we dwóch przeciwko jednemu typkowi i tu trzeba powiedzieć, że... Ja powiedziałem prawie, masz go. Jest. Na dół tam mogłeś zagrać. Dymy. Jeszcze wszyscy w kościele. Kurwa, wyjazd. Wszyscy jeszcze w kościele, ale zaraz do nas dołączą. Co, rzucił? Nie rzucił. Jezu, wyjazd. Ederson, dobra. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. O, dobra piła, ta. Jest jeszcze. Aguero. Tak, pił. Daj wsteczną do De Bruyne. Może dośrodkować. Kurwa, tak zwanej pełnej. Graj tu, kurwa, na aferę Aguero tu już. Tak! No City dominuje, nie ma co ukrywać, że tutaj jest mecz pod nasze dyktando. Michał Pol podał mi narkotyki. No właśnie, tak to jest z Michałem Polem. Grasz coś trochę, czy przerwę? Gram, tylko że tych przerw właśnie było tyle. Graj to, kurwa. Że nie... Nie wyszła, ty, co tu się dzieje? Mam go. Gram, tylko po prostu jest dużo przerw w treningach czasami i... Jest, daj go, kurwa! Ty tam nie czytaj, tylko właśnie widzisz. To jest kwestia tego, że nie można czytać czasami, bo się za dużo dzieje. Jebnij to. Mecz jest jak dotąd nudny, mało strzałów z obu. Nudny, ty, my to ziśniemy. Żeby śledzić przebieg wydarzeń na boisku. Mam dobra, nadzieję, nie na raz. On tak kręci właśnie jednym piłkarzem, tak bez sensu. Nic z tego nie ma. Tym Griezmannem znowu do środka zejdzie. O kurwa, kasuj. Bardzo udanie. Kurwa, Sané, spokój. O jebane, za dużo. Chodź na Aguero. Ajajaj, no tak zabiegnij. No ewidentny, ewidentny spalony. Jest De Bruyne. Chodź tu na krótko. Do piły, człowiek, jak jest zawsze, wiesz, jak źle podasz, to do piły musisz robić. Jeżeli ktoś trenuje w piłkę nożną, to dobrze, zna zasady. Kurwa, uderz to.
No teraz to ty holujesz za to. Ej, panie sędziu, kurwa. Jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki. Sędzia pokazał mu... Nudy, no. Męczy było, tak nic się nie dzieje. Chłop tak gra albo nie gra. No ale zaraz tu wolniaczka wpierdolimy spokojnie. Czyli Szpakowski miał rację jednak. No nie taka prosta sprawa, przymierzyć zwolniaka. No ale może tym razem. Nie tym razem, no nic. Kurwa, przed przerwą już tu się chyba nic nie zmieni. Mecz nudny jak frytki z olejem. Ale tu jeszcze Aguero. Ojeje, jeszcze tutaj kartki czerwone. Ty no nie świruj, że mu czerwień da. Nie ma takiej opcji. No to wszyscy się... Frytki z olejem? Nie wiem, tak się mówiło. Nie wiem, jak flaki z olejem. Jak flaki z olejem. Jak frytki z olejem, kurwa, jedziesz tu. Dałem to, kurwa, jebni. Dałem ci z pierwszej, to przyjął, tak mu zostało jeszcze pod nogą chamsko. Dobra, kończ to, panie sędzio. Kurwa, już powinniśmy to wygrywać ze 2-0. Masz go. Antoine Griezmann cały czas przy piłce. On tym Griezmannem tu pajacuje. Na obie. Kurwa ty. Jest okazja do dośrodkowania. Gdzie ta piłka jest? Wyjazd. Jest po linii. Ładne, udane przejęcie. Kurwa, to mogła być akcja meczu i nam to przerwali. Dzień dobry, Joen. Tutaj kolega wczoraj oglądał, mówił, że jak? Asia? Asia, dobra, już wszystko wiem. Dopominała się 10 razy. Ale ja nie widziałem tego czatu, bo się tyle działo, że nie widziałem, przepraszam. Właśnie opisałaś cały czas w momencie, kiedy... Kiedy akurat dużo się działo na ekranie. No jedziemy z tym. Kurwa, Guero z kartką. Dobra, tutaj Asia nad wszystkim dobrze trzyma... Twardą rękę, nie pozwala tutaj na niekulturalne komentarze. Jeźdź tym De Bruyne, jestem, czekaj, kurwa. Jadę, nie, dobra. Jest. Ajejej, to było dobre. Znowu szuka Griezmana. Dobra, masz, daj pierwszą piłę, daj. Jadę, kurwa, patrz. Sané. Chodź do środka. Tutaj. A nie to. Spalił. Dałeś na dobieg tu. A jakby było iksikiem, to by było wie. I koleżanki też. Co tam się dzieje? A, dzień dobry koledzy, koleżanki. Dobra, jest góra. Rodrigo. I masz tam. No i kolejne jego dobre podanie. Aguero. Kurwa, spróbuj. Spalony. Mogłeś już sobie tam uderzyć. No właśnie, wyświetlił się donate. Musicie tam to wszystko sprawdzać. Pytanie, ile przelałeś, jak poniżej stówki, no, to się nie wyświetla. Nie, powinno się wyświetlać wszystko. Tak, od złotówki jest ustawione, że już jest wyświetlanie. Nie dajmy się. Kurwa, ale poszedł. Dobra, spokojnie. Ile przelałeś, bo tu są jakieś... No nie, no są ostatnie donaty. Powinno się aktualizować chyba wszystko. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Kurwa. Ale znakomicie teraz... Strzeli gola. Nie, no nie pierdol, że takiego kasztana nam wcisnął. Ajajaj. Dobra, nic się nie dzieje. Bramka to tu jest kwestia czasu. Z czego on to strzeli, że ten Ederson tak się wyjebał? To też jest przesada. Jedziemy z tym. Tam z przodu trochę jest, mało... Kurwa, sorry. Myślałem, że to przejdzie, dobra. Jest. Tak. Sterling. Kurwa, że mnie tam nie wyciął. Dawaj. Widzisz, że tu nie ma czasu na czytanie tych komentarzy. Boom. Tyle się dzieje. Ty masz większego czy kłe? Oczywiście, że ja. Może jeszcze takie pytania, kurwa, się pojawia. Będzie na czas grał ty, 60 na czas gra.
Chodź tu tym obrońcą, dobra, właśnie. Masz go. Gdzie tu, kurwa, będziesz holował teraz. Tak jest. O Jezus, jak sobie przyjął, nie. Jednym podby. Ty, no jaki flet, jest 60 minut. No ale zaraz widzisz, to jest za wcześnie, żeby sobie jeszcze tak... Ale się tam, kurwa, poprzepychał. Ej, daj stu. No zobacz, kurwa, zobacz. Jebnij to. Ale dramat, kurwa, ale dobra, co się zaczyna dziać, przynajmniej w tym nudnym spotkaniu. Jak frytki z olejem. Jedziesz z tym, kurwa. Dobra. Będzie walił. Dobra, spokojnie. O Jezu, jak oni sobie przyjmują, ty. Wiesz, mimo że na sprincie. Ale wolny De Bruyne. Ty, De Bruyne do zmianki, nie nadaje się do niczego. On taki ciężki jest, jakby już zagrał 10 meczów. Jest szansa na kontratak. Zejdź do niego. Masz go. Dobra, już. Dobra. Szybciej, kurwa, jakaś wolna ta gra jest. Grali wysokim pressingiem, no i przejęli piłkę w środkowej. Jest, już piła. Chodź. Tak. Jedź tym Sterlingiem. Na wycofkę. Chyba będzie do środkowego. Kręć nim, no. No musisz, kurwa, Aguero, no przecież to jest. Dawaj, tam De Bruyne. Gramy dalej. Ajajaj, no masz to. Czy nie trzeba De Bruyne zmienić koniecznie, bo jest takim klocem ciężkim. Ale i warto pochwalić drużynę atakującą, która nie rezygnuje z prób wyrównania przy takiej grze. Chodź, wygryj, spokojnie. No jedź, ścinaj to. Jeszcze dół. Za późno, już ten trik był bez sensu, chociaż uderz to. Ty, no kurwa, nie da się strzelić w ogóle, bo przecież to wszystko jest blokowane, ej! Jakieś błędy w grze. Pojawiają się tutaj niechcący. Dobra, będzie wracał, bo nie ma skin. Kurwa, no nie. Dobra, spokój, nie wychodź. Wyjazd. Jest. Niewiele już tak. Do końca, ale wszystko klepa. Się jeszcze może zdarzyć. Koniec meczu, coraz bliżej, a City... Ajajaj, dobra, kurwa, dobra. Kibice aż wstają z miejsc. Tak jest! Ależ tam się rozłożył. Całe szczęście, że się tam wyjebał tym ślizgiem. Krzysiu, spokojnie. O co chodzi? Pro Evolution Soccer lepszy od FIFA. No nie, no niestety, ale nie możemy się z tym zgodzić. O, no i wracamy właściwie do początku. Dobre stwierdzenie. Jeden do jednego. Bo ktoś, kto gra w FIFA, potrafi PES-a? Poczekaj, sam jest, jeszcze to wygramy. Ile jest czasu? Jeszcze będzie jedna akcja co najmniej, spokojnie. Piła. Bez zmian w ogóle gramy, trochę jeszcze bez sensu. Jeszcze tylko 5 minut, wciąż remis. Ajajaj, jedź tam Sterling, kurwa. Dobre podanie, minęło linię obrony. Dobra, zmianka, kto tam jest? Aguero jeszcze, tak, Gabriel Jesus tu poleci może na prostopadłe. Oba jesteśmy gośćmi w naszym programie. Gościem jest mój przyjaciel od dzieciństwa, z którym właśnie gramy czasami w fifkę. Kurwa, no gdzie kopiesz? Jest. No daj tu. Dobre. Oj, źle dałem. Ale podasz czy nie? Nie. Karny! Kurwa! Ja nie umiem strzelać, żebyś ty strzelał tylko, ty. Ty strzelasz, dobra, musisz to wyjebać. On to widzi, to kółko? Będzie liba to wszystko na ciebie oczywiście. Ciekawe, czy dzisiaj dobijemy też do 2000. Może być... Ciężko! O kurwa, to ładnie pokazałeś. Ty umiesz. Pierwszy raz chyba nie już od... Nie, no nie oszukujmy się. Do 2000 taką grą nie dojdziemy. Dzisiejszego wieczoru. Ajajaj, myślałem, że pójdzie na środek. No dobra, chuj, pierwszy remis, nie jest źle. No ale powinniśmy to wygrać, no chociaż jeszcze może będzie czas. Fernandinho jest świeży, podbiegnij nim szybciej. Ale uciekł tam, kurwa, sorry.
Dobra, żeby te, nie stracić teraz tylko tego. No. Ale na styku wszystko. Dobra, jeszcze jest wolnia. Chodź, ej. I jak najbardziej zasłużenie. Co? De Bruyne! O kurwa! Ale kopnął w czoło, ty no. De Bruyne, przecież on to wewnętrznym powinien pakować normalnie po długim. I jest gol. Drewno GKS Katowice. Której GKS Katowice teraz gra lizę? GKS jest kurde... Pierwszej chyba, nie? Dobra, jest jeszcze 8 meczów. Zaraz trafimy jakiegoś wariata, którego się zleje. Zaraz meczek Legii też sobie odpalimy tutaj gdzieś w tle. W sensie nie u was, wy nie będziecie tego widzieli, ale my sobie odpalimy to na spokojnie gdzieś. Ej, no i co? Ten donate się zaktualizował? Kto tam wpłacał to? Ja tu widzę tą listę, że się... Ostatnio nie. Że się nic tutaj nie zrobiło. Nie było. Może wpłaciłeś złotówkę, może. Może wpłaciłeś złotówkę i się, wiesz, i się nie dodało. Dzisiejszy mecz wygraliśmy. Dzisiaj wygraliśmy 6-1 chyba. Grałem w drugiej połówce. Ponieważ nie jestem... w systematycznym treningu i miałem też dwie okazje do zdobycia bramki, ale niestety się nie udało. Jedna była mniej więcej taka, tylko że nie trafiłem w bramkę. No i tak to wygląda, tak się ma sytuacja. Legia gra za 7 minut, tak, właśnie jest opcja taka, że my sobie tutaj włączymy gdzieś na telefonie, będziemy ciąć fifkę i mamy nadzieję, że dzisiaj z Arką Gdynia też będzie podobny wynik jak do ostatniego meczu. Kłania się państwu Dariusz Szpakowski. Ze mną jest Jacek. Spróbuj. Krasnowski. Ta. Ajejej. Pierwsze minuty są groźne w naszym wykonaniu. Trzeba. Jebni. Złapał się za głowę. Brawa za tę obronę. Kasuj. Ten Mbappe trzeba, no. Ale jak się go dobrze odprowadza, to jest na luzie. Dobra. Kurwa, nie żartuj ty. Ten Ederson sobie tak zawsze wypuszcza mocno. Chodź. Ale ty je odprowadził dobrze. Ale z drugiej strony widzisz, jakby podszedł do mnie, to... Nie to, no przecież gdzie on go gra, leciutko kliknąłem, żeby za obrońcę ci spadła piła. No ten wyjebał tam gdzieś. Na jakiej pozycji grasz? Na boku pomocy. Czasami też na tak zwanej dziesiątce. De Bruyne jeszcze raz. Znowu, kurwa, co to za piłki są? Prostopadłe podanie na szczęście był na posterunku. Niebezpieczeństwo po dośrodkowaniu zażegnane. Neymar. Rozpoczynają kontratak. O kurwa, jak mi zrobił. Włączają się inni zawodnicy. Mbappé. Wyjazd. Pewna interwencja bramkarza, nie dał się zaskoczyć. Ale zjebałeś, kto? Echa? Co tu mogłem zjebać? Jeszcze nic nie zjebałem. W sensie tymi podaniami dwoma, tak, ale to... Ale to po prostu gra tutaj tak to... Teraz, kurwa, no patrz jaki wolny. Zajdzie do... Co jest? Nie teraz, kurwa, nie żartuj, a się ścięło. A wczoraj było widać, jak się cięło? Tak. A, czyli dobra, jesteśmy trochę usprawiedliwieni. O, jest subskrypcja, to znaczy, że wszystko tam działa jak powinno. Napiwki też powinny działać, więc wpłacajcie, nie wstydźcie się płacić. Mati Kot, dzięki za suba. Kurwa, no przecież... W końcu się trafił ktoś taki, co umie mniej więcej grać. I... Ojejku, co tu się dzieje? I tak nie leci w takie głupie miejsca. Jest Sané, daj go.
No ja pierdolę, no przecież, ale widziałeś jak przyjął. Chciałem sobie od razu uderzyć, a ten przyjmuje pod siebie jakoś. Lewą nogę ma. No musisz, gdzie ty tam biegniesz, kurwa człowieku, przecież to strzał już jest. Ajajaj. Nie jest lekko, nie jest lekko grać we dwóch przeciwko jednemu. Ale spokojnie, zaraz tutaj wciśniemy jakąś brameczkę. Kevin De Bruyne. Jak łatwo się wchodzi nagle, co? Kurwa, jak powiedziałem. Och, ty Boże. Neymar. Tak łatwo, ale już kontra. No oni szybkich mają, nie? Mbappé jak się rozpędzi, to już jest dramat. Kurwa, no. I te strzały takie niby z niczego, a takie Ederson tam widać, że nie ma zbyt lekkiego. Dobra piła, dobra piła. Nie spali tego. No co jest, ja pierdolę, no, że tak się nie da żyć. A, zrobiło się, no faktycznie, że kliknąłem dwa razy szybko. Chodź. Zrobił ci tam dużo miejsca. No i co jest? Nabiegnij na to, kurde, żeż. Przegrywaliśmy? No tak, przecież nam strzelili. Jest 1-1. A jak łatwo się traci, no właśnie. W końcu nie ogórek, bez kitu, no. Aj te donaty, aj te donaty. Wszystko działa, tylko nie te donaty. Ktoś powie, łatwa bramka, ale zachował się tutaj jak prawdziwy lis pola karnego. Ciekawe, czemu się nie da wysłać. Wszystko ustawialiśmy pięknie, że powinno się dać. A czemu się niby nie da teraz? Marco Verratti. Tak, wczoraj już o tym mówiłem. Kilka razy, ale faktycznie, że nie wszyscy byli. Jest Sterling. Ojej, ojej. Ale mnie przyjął jeszcze. Rodri. Sané. W Gdańsku gramy 31 grudnia, więc zapraszamy serdecznie, jeżeli ktoś tam jest z tamtych okolic. Ej, kurwa. Blisko pole karne, może strzelać. Sané może dośrodkować. Ojej, co ten Silva tu próbuje, kurwa, zdziałać. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Ojej, nie w tą stronę, ale dobra. Prawą nogą. No miałem, no i czemu on nie strzela lewą nogą? Przecież to jest po prostu tylko uderzyć, no. Jest tam. Ojej. Będzie strzelał. Dobra obrona na Wasa. Już nie wiedziałem, czy mam, wiesz, odwracać się, bo tak mi trochę mi odebrał tą piłkę, nie wiedziałem, czy mi zapamięta. Mogą teraz zaskoczyć. Mamy to. Niechlujnie rozegrali tę kontrę. Zbyt łatwa strata. Chodź, na klepę. David Silva. Dobre, kurwa. Proste podanie od Davida Silvy. Ajejej. No tak. Ale łatwo to wszystko jakoś tak przychodzi. Neymar. Jest. Tylko czasami właśnie, widzisz, grałem ci tu z pierwszej piłki. I jest ciężar. Dobra, trzeba to napędzić, jedź tym Aguero, jedź. Ajejej, nie przeszła ta piłka. A była całkiem niezła, trzeba to przyznać. No dobra, naprawiony błąd. Dobra, rozpędzamy się z każdą kolejną minutą. Jest piła. Lekko, kurwa, dziubi. Nie pali Mbappé, Ederson. Ależ tutaj się wyszedł. Pięknie, bramkarz, kurwa, kasuj go, ale idzie. Jak lewy wczoraj się poprzepychał trochę. To już musi być kłe. Co to znaczy? Co to znaczy? O nie, świry. Dobrze, skuteczny bramkarz. Czy celnie teraz dośrodkuje? No, takie mecze lubimy oglądać. Jest. Kurwa, nie tutaj, człowiek. W wyniku obie drużyny ciągle walczą o zwycięstwo. Chodź. No, dobry odbiór po stracie. Kto jest? Aguero idzie. Będzie okazja do kontrataku. Jeszcze raz. David Silva. Moje panie. No dobrze skraca tak pole gry, tak jak tutaj. Miałem niby trzy możliwości, ale tak naprawdę każda ta możliwość była taka. Nie była do końca pewna. Tak, no jest niedziela, 17:30, więc to jest taka liczba nie najgorsza. Wczoraj robiliśmy transmisję o godzinie o północy chyba jakoś, o 11:00 i dobiliśmy do 2000
osób na live, więc to była ciekawa liczba. Trzeba po prostu po nocy tutaj chyba grać. Tak to widzę. Masz to. Tak. Ale właśnie się dziwiłem, że sobota... No za daleko byłeś. Że sobota wieczór. A tu ludzie po prostu... Ale to był trochę taki wyjątkowy weekend. No jest, dawaj, dawaj, dawaj. Jedzie Sané. Aguero prowadzi piłkę pod pole karne. Za późno. Sané. Kurczę. Aj, szkoda, gwizdek sędziego spalony. Gramy. Dobrze to wygląda. Marco Verratti. Kurwa, jak on tam uruchamia cały czas. Precyzyjnie podał w tempo. Ederson, ale to łap, przecież kościół. Zaraz karny będzie. Z czego powinien być gol? No mówmy się, ten strzał był taki, że powinna być brama. Tak się pokopali. Za dużo wątków tam się pojawia. Ma spokojnie, tak, ależ on ma spokój. Jest już Aguero. Daj mi tu jedź, daj mi jedź, no przecież zobacz, zrobiłeś go. Chciałem, żebyś wszedł. Nie było jak tam. Spokojnie, spokojnie, kurwa, popatrz. No jebnij nim już. Teraz szansa na prowadzenie. Spalony, co? Nie dobiegłbym tam, ja biegłem na pełnym sprincie, nie dobiegłbym tam. Gdzie ta piła? Oj, 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 Cavani szybki, ale nie aż tak szybki, z czego to poprzeczka nie była ty. Dobra, chodź tu lewym. O kurwa. Obywatele tracą piłkę. Neymar. Prostopadłe podanie Neymara. Ale wspaniałe. No takie te akcje, trochę takie z niczego. Statystyki już pewnie tam nabite, że on ma 80 strzałów, my pół. Dobrze, do przodu. Jedź. Będzie okazja do kąty. Oj, jebany ty, ładna zwrotność. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Jedźże, człowieku. Jeszcze daj cofkę. Sané. Dobrze, przejął piłkę. Cancelo taki najszybszy w grze zawsze mówisz. No graj, jak oni wolno grają tą piłkę zawsze. No nie. Kylian Mbappé. Dobra, zawrócił. Będą szukać teraz okazji do kontry. Zbyt czytelnie rozegrany ten szybki atak. Rywale przerwali akcję. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Dobre, skuteczne podanie. Jeszcze. No kurwa, Manek, czemu na sprincie to wszystko robisz? Czemu te bączki tam kręcone są? Wychodzą do kontrataku. No niestety nic z kontrataku, ale nadal są przy piłce. Obrońca dobrze to przerywa. Jeszcze raz. Na sprincie cały czas przyjmujesz. No widać, że na sprincie. Aguero, Rodri. No jeszcze nie jest czas na zmianę. Wszyscy są świeżakami, nie? No i oni nie są w stanie polepszyć w żaden sposób grać na ławce. Chodź tu, kurwa. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Kasuj go, masz go, nie. Ale Ederson nam trochę ratuje tutaj meczycho. Wyjazd. No łap. Co nie stało? Dobra, trzeba ustawić teraz na taktyczkę, na pressing zespołowy. Dobra, akcje wchodziły i teraz jakoś... Gdzie ta biła? Dobra, może będzie nasz. Dzisiaj też gra Milan. Tak, suby są ciszej, o wiele ciszej. Już ten błąd się już nie powtórzy. Chociaż jak tak może właśnie pikało głośno, to właśnie może napędzało do... Tak, napędzało do dalszych. Kliknieć, no jeźdź nim, Aguero, jeźdź nim. Ajejku.
Dobry pomysł, ale to nie wyszło. Pozostało już zaledwie. Dobra, odprowadzam go spokojnie. Plus to, tak. No, mogli tę kontrę rozegrać zdecydowanie lepiej. Kurwa. Atak, strata. Cavani. Mamy to. Dobrze próbował, ale stracił. Gdzie ona jest? Kurwa, gdzie ona jest? Mbappé. No dobrze, że tego nie strzelił od razu. Dobra, Guerko zmiana, on tak jakoś nie może się tam dzisiaj poprzebijać. Piosenka Hype jest o tobie, tak. W sumie nie pamiętam. Kurwa. Moje Hype? Ja mam piosenkę Hype Man. Jedna z niewielu, którą można zobaczyć, żeby... Dawaj, żeby nie było remisu. Kurwa, tak jest. No. A, no tak, bo to już by był nasz drugi remis. Ale na to nie pozwolimy. Gabriel Jesus. Graj. Jest już. No jebni gola, no przecież to jest przesada. Tak. W końcu coś się udało, jakaś kopanina po kopal. W końcu coś wyszło. Radość kibiców, ale i wśród zawodników widać jakby więcej chęci do gry po tej bramce. Poszedł nadrabiałeś za mnie. Jeśli się ma ciąg na bramkę, instynkt strzelecki jak ten zawodnik, to można... Dawaj, bo to jest ile? 7 minut? Gdzie ten pressing zespołowy włączy? A, to był włączony. Dobra, to już chuj, nie biegają. Na tym pressingu jest Sterling. Kurwa, panie sędzie, to jest czerwona kartka. No nie, żeś tam wyciął go. Kurczę, tak, tak. I to mi się podoba. Mecz układa się po naszej myśli. Nie mam już czerwonych włosów, ale to tylko chwilowe, bo po prostu nie chciało mi się dokolorowywać. Patrz, tym Sané, jakbym tam uciekł. Co, strzelasz stąd? No dobra, to spróbuj. A czas płynie. Gdzie ty tam, kurwa, celujesz? No tak, to ja bym tam przymierzył. Da do lewego. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To graj. Trzeba ćwiczyć na treningach, tak, aż do znudzenia. Och, chuj, jak podskoczył wysoko. No nie, ale tutaj robię zamiesza. Żartujesz zaraz. Prowadzi jedną bramką do końca meczu już niewiele czasu, ale obywatele biegaj. Tym bardziej nie mogą sobie pozwolić. Jest. Tu. Za plecy obrońców. Kasuj, kurwa, klikaj to. Fantastyczne zachowanie obrońcy, to była 100% sytuacja, gdyby nie on. Chodź tu, ja będę go odprowadzał, pomóż trochę. Ale wolny, kurwa! Kto to tak w jeansach biegnie? Nie świruj, kurwa. Rody już tam w jeansach, kurwa. Patrzę, co on robi. Ale dramat, dobra, dawaj, bo już się znowu rozluźniliśmy. Ty tam, kurwa, zwolniaczki z połowy już tam wie. Dobra, jeszcze jest, będzie jedna szansa. Jeszcze będzie szansa, żeby to przejebać. Dobra, pali. Dobra, szybko. Ostatnia akcja, dawaj, kurwa. Bernardo Silva coś czuje, że to zrobi różnicę. Dawaj, krótko, szybko. Nie, o kurwa. No jedź. Kurwa, Gabriel. Czemu tutaj? Ej, kurwa ma. Gabriel Jesus jest tam świeży, przecież poczekaj, jeszcze się rozpędzi. A, no tak, żeśmy graliśmy. No na razie to nie wygląda na dobrze. Co, o czym wy tu gadacie w ogóle? Jaka akcja, ale ci zazdroszczę. Jak ja się cieszę, że... Już szkołę... A, o szkole coś, dobra, dobra. Ej, włącz Legię na tym, niech sobie poleci. Dzięki za suba. Trzeba odpalić Legię, żeby zobaczyć, co tam... No dobra, 7 spotkań zostało, co tu się dzieje. 5 punktów mamy, do awansu 14, czyli trzeba po prostu jeszcze wygrać. No, w sumie 3 mecze i remis, tak? Nie, co ja gadam? 3 mecze trzeba wygrać. Byliśmy w pierwszej lidze. Na tym, zespołowym. Chłop miał 22 strzały, a my tam chyba z jeden. Mieliśmy jeden strzał
i mamy dwie bramki. Tak to się przedstawia. Ej, co jest z tymi donatami? One działają czy nie? Coś tu jest nie tak. Tip and donate. Coś tu nam się niechcący, że tak powiem, spierdoliło. Obgadujemy cię trochę, bo nie czytasz. A, właśnie tacy jesteście. Tacy właśnie jesteście. Ile masz centymetrów wzrostu? Co? Nie, no tak daj delikatnie, niech sobie tam gdzieś leci. Po cichutku. A my już tu szukamy następnego przeciwnika. Do... Ma przełamanie. Tak. O! No i co? Włączymy i akurat wolny tu jest. Nie ma. Dobra, jedziemy z tym. Walker. Na rozgrzewce nie idzie mu zbyt dobrze, ale w meczu coś czuję, że tam ukąsi. Dzisiaj jeszcze wieczorem gra Milan. Krzysztof Piątek, mam nadzieję, że wybiegnie w podstawowym składzie. Ostatnio wybiegł i było 1-0. Więc tym razem myślę, że wygranego składu się nie zmienia. Zandałuj tak Mojżesza, mówię, dzięki za suba. Remisowego też. Nie, no tam nie ma kogo, nie ma kogo tam wcisnąć. Witam. To ty? Silva, De Bruyne. Chociaż De Bruyne z Silvą możemy zamienić, wiesz, lewa, prawa, żeby sobie kręcili. Może to jest właśnie to. Nicior, dzięki za suba. Ja lubię nimi grać, ale... Nie działają donate. No i co? No ale jak to nie działają? Ustawialiśmy wszystko tak, żeby działało. Nazywam się Dariusz Szpakowski, będę komentować ten mecz wspólnie z moim kolegą Jackiem Laskowskim. Jacku, myślę, że czeka nas autentycznie ciekawe spotkanie. Paris Saint-Germain zmierzy się z Manchesterem City. Jako że mecz jest towarzyski, powinno... Ale poleciliśmy na raz, we dwóch. No tak strzelając, kolego, no. Pomyśl może o... gdzie tu zagrać piłę? Lewa obronka. Ale dobrze... Nie, no do tego zagrał. Dobrze zagrał. Jest już ten. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Kurwa, gdzie nie zagra to? A to znowu PSG, może z tym samym chłopem gramy. Ma sporo możliwości. Oj, dobra. Jakby to zgrał jeszcze, to może by coś z tego wyszło. Taki strzał z woleja, bardzo widowiskowy. Gdyby tylko trafił w światło bramki, wyglądałoby imponująco. A tu wyglądało to inaczej. Uderzenie chyba lekko spóźnione. No. Efekt mizerny. Jadę. Czemu nie tam? Rodrigo Moreno. Bardzo dokładnie, wprost zamyka obrońców. Ach! Kevin De Bruyne nie myli się w takich sytuacjach. Ale znowu od słupka. Wczoraj wszystkie bramki od słupka człowieku strzeliłem. Tak wychylony rączek mocno. Że widzisz. No ale co, subskrypcje tu działają. Czyli coś z tymi donatami przykombinowaliśmy nie tak. Bo poustawialiśmy tyle tych... Tyle tych donatów było ustawiane, że nic nie działa. A ciekawe, czy się właśnie wyświetlają, a jak płacicie, to czy po prostu to jakby wchodzi, nie, że... Ale też ustawiona jest ta lista subskrypcji. Rodrigo. Chodź. Chyba, że nas kupują po prostu i nie płac. A, no tak też może być. Łukasz Gębal, dzięki za suba. Niestety... Dobra, przycięte. No, nieudane dośrodkowanie. Jest tam góra, tak. No dobra, chuj, poszło. Sané, David Silva. Sané. Spróbuj. Mija obrońcę. No czemu tak długi krok? Dobrze zablokował. No i tak mają zawsze. Jak już chcesz uderzyć, to nagle ci no tak zrobi ten kontakt taki długi. Już tak mu spadała na ten kontakt. Neymar. O kurwa, chciałem go wyciągnąć. Coś z tego będzie. 2 na 2. Jak to? No nie wiem, co sobie myślał, decydując ta? Się na taki strzał z tak daleka. Może pozazdrościł legendom. To są dwa, bo jak grasz samemu, to też masz dwa kursory. Bo to jest, wiesz, jakby był inny kolor, to tak. Szkoda tej akcji. Kurwa. A, dwóch jest faktycznie. Czyli jedno. No dobra. Czyli jest gra dwóch na dwóch, pierwszy raz w historii. Graj. Kurwa, no podaje z pierwszej piłki i nie zagra. Bernat. Zabierz mu to. Ajajaj, mało brakowało, żeby to przeczytać. No i już tu zabawa.
Bernard. Ale się bawią zaraz. Dobra pozycja do oddania strzału. Zaraz zbiorą tego żniwo. O kurwa. Łap to Ederson. I rzucaj tam, ta. Piła. Pierwsza piła to jest, kurwa. Pierwsza. Jean Cancelo. Gdzie ja mam podać? Gdzie ja mam podać? David Silva. O jest. Gdzie ty pobiegłeś? Czemu do tyłu biegnie? Idź do niego. Ale dał piłę, co tu się kurwa dzieje? Co to za piłki latają? Nie tu, no dobra. Dobre podanie. Ależ go tu zrobił na szybkość. Jeszcze raz na górę. Ej, podawałem, kurwa, co jest? Musi to trafić. Tak. Ej, podałem, sam sobie podał. Ja już tak patrzyłem na górę, tylko czy Aguero biegnie. Co u kolegi słychać? Każdy tak tylko pyta. Ta. A tu mówcie mi Tusia. Tak. A, już znowu są pytania. To dobrze, że tutaj wszyscy dobrze pamiętają. Są aktualizowane informacje. Dzisiaj graliśmy na stadionie w Warszawie i masz tu kurwa. I wygraliśmy 6-1. Nie udało mi się strzelić bramki, ale było blisko. Dwa strzały były naprawdę niebezpieczne. Wpadłem dzisiaj tak jak Mbappe, tylko że zrobiłem to troszeczkę lepiej. No też nie tak. Spalił, ten spalił. Nie, co to za bramka jest? Co to za gol? To jest fizycznie niemożliwe, żeby chłop tyłem odwrócił się. Taki silny strzał dał. I Icardi całe życie podobno mięśnie szyi robi. Jest na co patrzeć po wkrótce. Natychmiast odrabiają straty. Rywale nie nacieszyli się zbyt długo tym prowadzeniem. Kto tu jest? Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2 do 1. Nie, no łatwo się z nimi gra. No i widzisz, to jest właśnie to. Tak, ależ rozciągnęli, to jest pierwsza piłka. Schodzi z tym. Daj rzutkę. No i co? Ajejej, dobre to było. Jeszcze przegraj tam, tak. Jean Cancelo. Ojej, ależ tutaj zakręcił. Cancelo, ależ jest w gazie, ależ jest w gazie. Nie tym razem, nie tym razem, nie podawaj. A, już się podpaliłem trochę. Ta, trzeba więcej driblingów chyba robić. Bo te mecze takie nudne. Masz go, tak, ależ Rodri, przeskocz go. Manchester City przejmuje piłkę. Przegraj. Po wyniku sam De Bruyne. Jedek, kurwa. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Ale cię zatrzymała, dostaniesz piłkę, no żarty to są, uderz to, ej. Czemu nie strzela, mam, myślałem, że wbiegniesz, a ty wpadłeś w niego tam. Zaczynają tam go naciskać. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Podanie na dobieg, raz, drugi. Ej, a ty co tu, kurwa, Laporte, chodź tu, nie mogę go włączyć, patrz, co się dzieje. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Jest. I przejął piłkę. Ależ De Bruyne to ma, on to po prostu ma. De Bruyne jest. Jezus Maria. Dobra, więc nie masz tam mówić. Wszystko na wspak. Odprowadzam go. Co on tu zrobił, ty żon? Daj, dziubni. No, ale się kurwa tam. O Jezu, jak to topornie idzie wszystko. Wbiegają tu w siebie. Dobra, spokój. Znaczy, jak powiem spokój, to jest totalnie. Powiesz spokój i nagle oni dobiegają. No dobra, luzik. Nie wykopuj tego, kurwa, no przecież. O co tu chodzi? Ej, jeszcze nie wrócił, oni grają, wyjazd. Dobrze wycofują piłkę. Spokój. Nie mów spokój, kurwa. Klepa. Nie dobiegł do tego, no dobra. Ile jest? 2-1? Koniec meczu? Pierwsza połówka. Dzisiaj do której live? Nie wiem, jeszcze chwilę pogramy i może później na noc jeszcze zrobimy drugi. Bo też Legia gra, chcielibyśmy sobie trochę obejrzeć. Która jest godzina? No zobaczymy, jeszcze zagramy z meczyk 2. Karolina, musimy iść szukać jeża. Jakiego? Kurwa jeża. Siemano. Czy ja mam ulubioną piosenkę? Zobaczymy, czy zawodnicy City podwyższą. Jakbym miał, to niestety nie będzie to kawałek Kłebo, ponieważ wszystkie już mi się znudziły.
Sędzia każe grać dalej. Nie, mam chyba jednej ulubionej piosenki. Cały czas te... Przenosi grę na drugą stronę boiska. Cały czas coś się tam zmienia. Cały czas mam... pozwala grać dalej. Co on, widziałeś co zrobił? To jest jakieś opóźnienie w ogóle chyba. Ej, co jest? Mogą ich teraz skontrować. Pali tam. Chodź. Zagrywał Neymar, niedokładnie, strata. Sterling. Ojej, jak i. Kurwa. Neymar. No, z tego miejsca można strzelać. No nie wiesz. Znowu w życiu mi nie wyszło. Szybciej, nie tu. No ale dobra, nie jest tak źle. Jedziesz z tym. Nie tu. No spróbuj już. Dupa je za 77 dzięki. Ależ pod górną ladę. Uderzył. Nie wiadomo co chciałem powiedzieć. Ja mam ulubioną piosenkę. Fajnie, fajnie. Logika coś? Widzę, że Nick Logic jest. Dobra, jedziemy, jedziemy. Pierwsze zwycięstwo. I obie drużyny dobrze o tym wiedzą. Nasza niezawodna pani moderator niedługo musi się zawijać. W takim razie trzeba będzie. Trzeba będzie skończyć całą transmisję. A to jest ciekawe, że jest. Ależ cię tam. Jest już Aguero. No groźnie, pachnie bramką. Ja pierdolę, no przecież przesada to jest. Co to jest? Czemu wcześniej nie dałeś? Bo już za wąsko było, za mało miejsca tam jest. Była świetna szansa, z takiej odległości trzeba wykorzystywać swoje sytuacje. Coś tu kurde nie wyszło. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Tak. Nie. Dobra. Rodri. João Cancelo. Ale szansa City z... O kurwa. Wybijają piłkę. O Boże. Graj. No przegrał to. Dybala na skrzydle, ma dużo przestrzeni. Już piła, tak. Spokój, spokój. Rodrigo. Spokojnie, Rodrigo. Ale tu podpychał i to się wszystko pozapamiętywało znowu. Dobra, zajebisty wślizg. On tu pali, czy nie pali, Ederson? 3-1. Więc... No, wydaje mi się, że ten mecz Legii to jest mniej ciekawy niż nasz. Dobra piła. Uciekaj ten Sane gdzieś. Ma sporo możliwości. Ajejej, zabrakło tutaj dribblingu. Neymar. No tu dochodzenie do sytuacji jest łatwe, ale w momencie jak już się tam jesteśmy w 16, to już jest ciężko. Wyjazd. Mówiąc delikatnie, nie był to najbardziej udany. Co ten De Bruyne tutaj wytworzył? Taka piła. Nie mogę go wyłączyć, kurwa, nie mogę. Spalił. A dobra, nie spalił. Ale nie mogłem go cofnąć, nie? Musiał biec. Do końca meczu jeszcze 20 minut. Przeciwnicy przejęli. Spokojnie. Kurwa, jaki dribbling. Stąd! Taki ciężki. Jest, dobra. No dobra, coś tu trzeba wymodzić. Tym razem jeszcze ścina. Tak. Ależ się zabawili w końcu w naszym stylu. W końcu w naszym stylu jakaś brameczka. 4-1. Na ten mecz już możemy chyba zaliczyć do tych z rzędu 3 punktów na koncie. Tak, Aguero do pustaczka. Sergio. Dobra, żeby mogli się w sumie rozłączyć. Nie mają kompletnie nic do powiedzenia. Dawaj go tam, kurwa, na portę. Stracili, ale odzyskali piłkę. Volker. Świetne podanie za plecy rywali. Spalony. Dobra, trzeba coś tu zmienić. Zdjęty zostanie Sergio Aguero. Pan policjant w porządku pilnuje? A, dobra, postaw go tu właśnie, żeby... I udało mu się strzelić hat-tricka. Ajajaj, ale go minął. Należy mu się odpoczynek i korzystając z tego, że prowadzą, daje mu rzeczywiście odpocząć.
Masz go. O, jest. No, ale nas tutaj po prostu związał. Rodri, na razie już Rodri do zmianki. No i zaraz znowu strzeli na 4-3 jakiegoś flaka. Znakomicie, jest na co patrzeć w powtórce. Natychmiast odrabiają straty. Rywale nie nacieszyli się zbyt długo tym prowadzeniem. 4-2. Ubramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Sklep minął. Masz, dobry pomysł, piłek. Dobre wykonanie, ten lob może zaskoczyć obronę. Widzisz, to podam ci piąty, dziesiąty. Stoisz nad piłką, co ty robisz? Nic tam, kurwa, miałeś piłkę przez godzinę. Nie miałem. Neymar? Zejdź do niego. Widzicie, nie przywykli do takich obrazków. A, nie złapałem go na tego spalonego. O, ja sobie w końcu. Dobra interwencja. Czemu tam nie waliłeś z pierwszej piły? Przecież taka... No nie wiem, nie chciałem. Taka Mbappé. Piękna dorzutka. Tak na dośrodkowanie Mbappé. Wyjazd. Ej, co jest, kurwa. Fernandinho. Mogą ich teraz skontrować. No niestety nici z kontrataku. Dobra, ale piła. Nadal są przy piłce. Spróbuj po długim. Szansa na groźną akcję. Kurwa, te strzały nasze dzisiejsze. To jest jakieś nieporozumienie. Masz go. Aj, zawrócił i nam się wszyscy zmieniają tu ci zawodnicy. Oni też grają we dwóch czy jeden chłop? Ostatnie 5 minut przed nami. A. Chyba drugie te mecz. No właśnie, te pierwsze remisy. Co teraz zrobimy? No z tym to już gramy z godziny. Teraz Neymar. No łabrze taką piłkę. Neymar z lewej nogi, no przecież to jest do złapania. I Maria spod chorągiewki w pole. Znakomicie obronił tę główkę. Jedź tam, wychyl drążek w prawą stronę. Dobra, już za późno. Jedź. Paki piły chodzą. No dobra, ale to widzisz, to bramkarz to przyjmuje, jest. Jest. No spokojnie, bramkarz teraz wybija daleko. Co tam się dzieje, ty? Sany. Fernandinho. Ajajajajaj, a tu na Legii coś się tam... Komentator się podkręcił. Nie zgubiłem wątek. Gdzie ta piłka? Dobrze, udało się przeciąć to podanie. O Jezu. Laport w poważnych kłopotach. Ale przycisnęli. No i git. Pierwsze zwycięstwo. Dwa remisy i zwycięstwo. Tak to się musiało zakończyć. Dasz mu dobrać, jakby naszej cudownej John nie było. Zaraz to przemyślimy. Czekaj, jak to się robi? No dobra. Damy tak zwanego moda. Dodaj moderatora, ciao. Jesteś moderatorem. Wygrałaś, proszę casting. Bardzo, wygrałaś casting. Przyjmujemy twoje CV. I proszę tu trzymać porządek. Proszę tu trzymać porządek. Dzisiaj jest mało osób, więc nie będzie z tym problemu. Pora jest taka, że każdy jeszcze chyba je niedzielny obiadek. My tu zagramy jeszcze jeden meczyk. Aguero 10-0 ocena. My tu zagramy jeszcze jeden meczyk i może jeszcze później wieczorem. Wczoraj była ciekawa godzina, bo o północy zrobiłem live'a i było najwięcej tak, osób. Tak mi się wydaje, że taki głód był długo strasznie. Tak? To pierwszy, no, tak, no to tak, to na pewno, ale też wydaje mi się, że to był taki, wiesz, wszyscy zmelanżowani byli po tam czwartku, piątku i już w zwykłą sobotę, jakbym to zrobił, to raczej wszyscy, wiesz, jednak czekasz cały tydzień, żeby sobie iść w melanż, a tu już każdy już przymelanżował czwartek, piątek i w tą sobotę wszyscy byli w domu, więc fajnie się faktycznie trafiło. No ale może piątki wieczór to by był dobry termin, trzeba będzie to ustalić. Wczoraj rekordzik, tak. No to jest chyba czwarta albo piąta transmisja, którą robię. I przeważnie było 200-300 osób na transmisjach, a wczoraj dojebało 2100. Nie mam. Totalnie nie mam pojęcia, co tam się wydarzyło. Ale było wesoło, ale było wesoło. Wygląda naszą transmisję na warze. Dlaczego bliscy albo się nie, albo się martwią, albo są martwi? O kurwa, jakie to jest bardzo dobre. Mocne pytania. Ale nie na... To pytanie nie na teraz. Jest tu Rodri, ciach. Już, klepeczka, już, jadę. Ajejej. Tak z przodu tak nie ma tych flanek, tak nie działają dobrze te flanki jakoś. Nie podoba mi się to do końca. Ej, co jest?
Kasuj to przed tym, kurwa. Jezu, ale żeśmy się rozjechali. No, spokój, lewy dół. Dorzuci. Aja! On jest za wolny, to nie jadę. Do tyłu jak coś. Będzie miał okazję na dośrodkowanie. Chyba, że teraz. Dobrze wycofują piłkę. Dawid Silva, proszę bardzo, wystarczyło trochę tylko przytrzymać piłkę, przyholować. Co jest? W którą stronę? Dla nas? Dla Legii? No ale co, wpłynie to na jakąś bramkę czy coś? Obrońcy niezdolni byli go zatrzymać. Popis indywidualnych umiejętności zwieńczony bardzo ładnym golem. Czerwona kartka dla gościa. W meczu Orka Gdynia, Legia Warszawa. Ale to nie jest w tym momencie istotne, ponieważ... Nie, drugą połówkę sobie obejrzymy. Hop. Kasuj go, kurwa, nie daj mu. Co tam się wydarzyło, że czerwień mu dał? I ciekawe, czy to jest... Ciekawe, czy... Wniesie coś do wyniku, nie? Czy jakaś tam karny był, czy coś? Jest jeszcze. Aguero. Kevin De Bruyne. Co? Radowicz. Łatwo złapał ten strzał z daleka bramkarz. Wijnaldum. Mane. Skrzydłem ruszyli do... No Liverpoolem też się fajnie gra w FIFKę. Jeżeli ktoś grał już FIFA 20, to na pewno wie, o czym mówię. No i Salah nie może tu dojść do tej głowy. Dobrze. No nie, to piątka jest po prostu, bo tam gdzieś kopnął. Kurwa, spokój. Niesamowita parada. Dobra. Ruszył z piłką do przodu. Nie. Piłka w rękach bramkarza. Dół. Stones. Zagrywa piłkę na skrzydło. Może liczyć na wsparcie partnerów. Sergio. Odwróć się. Jadę. Patrz. Wycofanie piłki w poprzek. Dobre. Ajejejejejejejej. Sterling ma prawo? Kevin De Bruyne z narożnika. Pole karne. Spokojnie. Jeszcze coś tu wciśniemy z tego. Nie ma faulu. Niezła okazja do kontry. Jadę już za nim, ty go odprowadzę. Widzi. De Bruyne, świetnie teraz. Sané, Agüe. Brawo, oszukał obrońców, nie będzie szansa. Nie, no nie kliknąłem strzału, kurwa, czemu? A tu jest 1-0, a tu już taka zabawa? Nie wiem, jeszcze chciałem, wiesz, zakręcić gdzieś w tył, już tak za łatwo to przyszło. Łatwo przyszło i łatwo poszło, zaraz tak się okaże, jak na wpierdolą brameczkę. I już jest gra, Sterling. No jeszcze tym Sterlingiem kręcisz w tym meczu. No, okazja, ale przyjmuje piłkę w polkarni. Dzisiaj to samo mówię. Nie, no tego Daniela tam na lewej obrońce, ten taki murzynek, co u nas gra. Gadamy sobie na ławce, mówię, nie, no tego Daniela to się nie da przejść w ogóle. I chłop nagle, kurwa, wziął piłkę i po prostu przy nim przebiegł. No nie świruj, kurwa, mogło być 2-0, a tu proszę. Dobra, idziemy z tym. Co tu się dzieje? Nie potrzebujecie, weszło stopera? Stoperów już jest właśnie zbyt wielu chyba na ten moment. Tak, mamy każdą pozycję obłożoną. Że jest ciężko. No, ale to co? Trzeba by było przejść na jakieś testy, jak faktycznie ktoś jest dobry. Oj! Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Trzeba czekać na komunikat klubu, gdzieś tam jakiś nabór, jak będzie, to wtedy się zgłaszać i teraz, kurwa, pali. Piłka nożna nie do końca, na poważnie, dzięki za super. Czerwona! Ty to tak zrobiłeś? Nie, wtedy choć wydarzy. Skończy się to żółtą kartką. Ja nie mogę. Żółtą mu da. Ty.
Ale będzie hit, jak nie da mu nic. Żółtą! Żółta kartka dla no toż to. To jaki syf, no, przecież to jest czerwień. Z zawieszeniem na do końca życia normalnie. Imponują ci przemoc i krew. Kurde pytanie. Są czasami zbyt mocny. I proszę, odlecie. I to tak szybko po miałem na 2-0 tam. Miałem na 2-0 tam taką pajdę i się zabawiłem. Ależ poszli za ciosem. Dwie bramki, jedna po drugiej. Dobra, jedziemy. Manchester City musi się teraz zebrać sobie i poszukać szybkiego wyrównania. Manchester City w opałach. Nie ma gdzie zagrać w ogóle. No to wyjdź gdzieś na pozycję. Że będzie dośrodkowywał. No podawałem już 3 razy kliknąłem ten guzik. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Wychodzą do kontrataku. O chuj! Dobra, 40 minut w sumie spokojnie. Ale kurwa ściął. Wybijają teraz do przodu. David Silva. Ma piłkę, co z tego wyniknie? O, gdzie ty biegniesz? Musimy uciec, kurwa, uderz to. Czemu to nie jest gol? Przecież to jest gol. Tak. No R2, przecież to musi być gol. Taki Silva, zajebiste miejsce. No, dlaczego tego nie? Dlaczego on tego nie trafi? Wygraj. Tak. Udało im się wypracować przewagę i chyba ten wynik dowiozą do przodu. Rodri, on nie jest techniczny, w ogóle kliknąłem R3, żeby sobie przerzucił. Nie wychodź nim. Ja nie wychodzę, brakarzem. Ja wyszedłem, ale puściłem, żeby się cofnął, a wtedy on dalej biegł. Musiałeś trzymać. Musiałeś trzymać. No wiem, ale jak zawsze wychodzę i puszczam, to on się cofa. A teraz jak puszczam, to on cały czas biegnie. No mówię ci serio, no przecież wczoraj jak tak grałem, to tak było, no. Że straszyłem chłopów, że chcę wyjść bramkarzem, a nie wychodziłem. No jedź. Aguero, bramka coraz bliżej. To może być jebnik. Bramka kontaktowa. Ojejku. Ważna interwencja, mogło być groźnie. Stąd to się 3-1 zrobiło. A miałem na 2-0, nie zapomnę tego nigdy. Kurwa, no. No dobra, cała druga połówka jest jeszcze na luzie. Jakieś sposoby na wciąganie kropkowca. Był mistrzem ściągania. Mistrzem ściągania, ale to za długo mówić. Trzeba po prostu przyjść na lekcję. Trzeba to po prostu zobaczyć. Tak. Coś te donaty nam się zacięły, nie działa. I nie będzie pieniędzy z tych transmisji już nigdy. Ale i tak to będziesz robił. Stąd. Tak. Będziemy to robić dla fanów. Dla fanu i dla fanów oczywiście. Kurwa, kto tam, to Fabinho, to nie poleci. Dobrze, tego nie pomalujesz. Zetnie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Jest De Bruyne. David Silva. Kevin De Bruyne. Sané. Uciekam. No kurwa mać, no przecież to jest albo faul, albo no nie wiem co to jest, no. Chłop mnie... Ładne, wytrąca przyjęcie. Z równowagi. Ale mecz dziwny. Przegrywamy, a powinniśmy śmiało wygrywać. Walker. Ma możliwość zagrania do kolegi. A jejku, jejku, no. Oni tak grają też nudno, że po prostu poda piłkę na bok i biegnie tym bokiem. Tak, i godzinę tam biegnie. Specjalnie nie przeszkadza. Możesz to godzinę tam. Ach, teraz znakomity przechwyt. Rozpoczynają kontratak. No, kurwa. Sané ruszył z piłką do przodu. O Jezu. No nie świruj, kurwa, że to nie wpada, no jaka przesada. Dobra, masz to. I
teraz bardzo ważny przekaz. Tak, Aguero. Sergio Aguero. Ależ no, kopalina. Nie można nic strzelić. Ten strzał mógł zaskoczyć. To prawda, golkiper był gdzie być powinien i zrobił jest to, co do niego należało. Pewna obrona. Jest okazja do dośrodkowania. Schodzi do środka. Ajejej, już mnie dogoni ten Aguero wolny. Niepotrzebna strata Liverpoolu. Nudny jak frytki z olejem. David Silva. Spróbuj. Kevin De Bruyne. No nie, no przecież to jest jakaś masakra. Spokojnie, obrońcy nie ułatwiają mu zadania. Przed chwilą musiał popisać się znacznie trudniejszą interwencją. Tak, to była wspaniała parada. Teraz z ulgą przyciska piłkę do siebie. Zasłużył na chwilę wytchnienia. Wpiła tam musi pół. Jednak będziemy jeszcze mieli rzut rożny. Silva spod chorągiewki. Aguero tutaj, kurwa, głowa. Chwila nie. Aguero. Puść mnie, kurwa. Jedni. Uwaga, Aguero. No w końcu, kurwa. A tu 3-1 byłaś? No kurwa, myślałem, że już remis. No, już należało nam jak wszystko w swoim czasie. Okazuje się, że nie wszystko jeszcze w tym meczu. Co to za dialog? Nie są w stanie nawiązać walki, a tu proszę. Jest 3-2, a to oznacza, że będziemy dzisiaj świadkami. Dobra, ostatni mecz, trzeba to. Trzeba to jeszcze wyciągnąć na remis. No i teraz, daj go. Kurwa, no przecież. Dobra, trzeba zmiankę za Rodriego zrobić. Ten Fernandinho tu fajnie wchodzi w środku pola. Krótkie rozegranie. O jest, Fernandinho. Jaka zmianka, ty. Pierwszy kontakt najważniejszy. Obejrzyjmy powtórkę sytuacji, po której padł gol. Raj. To. Stones. Kevin De Bruyne. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Uderz. Z pierwszej piły zapierdolno. Poprzeczka, a piłka nadal w grze. Strata piłki przez Liverpool. Drużyna broniąca przewagi naprawdę może mówić o furze szczęścia. Jakże niewiele zabrakło przed chwilą do wyrównania. Kilka centymetrów, inaczej podkręcona piłka i mecz zacząłby nam się od nowa. Mamy go. Nie starają się zdominować posiadania piłki, ale wiadomo, że ale kurwa to zmienił mi się zawodnik. Dobra, zejdź do niego. Przełączymy. Nie, no kurwa. Niesamowite broni Ederson. Dobra, dam ci tutaj. Ojejku, jejku, jejku. Spokojnie, klasycznie. Pada hasło spokojnie, to uważaj, bo pójdzie kurwa odpał taki, wiesz. Dobra, jest 15 minut, jedna bramka straty, jeszcze na luzie można to wygrać. Dobra, trzeba coś podkręcić. Henderson. Roberto Firmino. Świetne wejście. Jedziemy. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika. Jest Aguero. Przejął piłkę. De Bruyne. Świetnie teraz. Utrzymuje się przy piłce. Szuka szansy. O Jezu, co to ty musi być robisz? No kurwa mać, no przecież nie można strzelić gola. Nie da się. O Jezu, jaka piłka. Pozostało jeszcze 10 minut regulaminowego czasu gry. Ale się tam wycofałeś, no była tam piła szła. W sensie nie ty, tylko Sterling podchodził i nagle się cofnął i ci się przyłączył, jak już się cofał. Gorączka na trybunach, emocje. Wygląda na to, że rzeczywiście będziemy mieli tutaj fantastyczne momenty. Wijnaldum. No. Od początku spotkania uważnie gra, teraz... Ja pierdolę, ale po prostu dramat jest. No nie. Dobra, już ten mecz trzeba spisać na straty, nic tu się nie zmieni. A co? Naszą stronę? Ostatnie 5 minut przed nami. Jest. Aguero. Fernandinho. Pięknie go. Spróbuj. Aguero. Ja. No gdzie ten strzał poleciał, no?
się układa gra. Mamy Manchester City na kolanach. Prowadzą, ale chyba jeszcze za wcześnie na rozluźnienie, prawda Jacku? Wątłe prowadzenie. No chodź! Nie wybija na aut, ależ po prostu wszystko, wszystko przeciwko nam. Ale to męczy, no przecież dwie sekundy ugrał na tym. Dwie sekundy czasu meczowego. Gry minęło 2 minuty. No i kolejne jego dobre podanie. Dobre podanie za presję obrońców. No i będzie kręcił w tym narożniku. Ja pierdolę, ależ. Ci ludzie po prostu chyba. To już koniec czasu. No tu Aguero nie wpuściliśmy, widzisz. Nie było kim pociągnąć tego. Dawaj szybko, jeszcze jedno. No nic, co, dwa remisy, wygrana i porażka, niestety, dzisiaj takie statystyki, nie było zbyt wielu powodów do zadowolenia, ale nie jest też tak źle, jakby się mogło wydawać. Zobaczymy, może jeszcze później zrobimy jednego streama, dziękujemy wam, spróbujemy coś poustawiać z tymi donatami też. Dziękujemy, że oglądaliście to i życzymy miłego wieczorku. Pozdrawiamy serdecznie. Elo. Elo.